W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z parafii z Nowego Sącza. Drodzy, 30 lipca we wtorek gromadzimy się rano przed Bożym Słowem, które chce nas wzmacniać, ubogacać, które chce wlać w nasze serca nadzieję. I dzisiaj Stary i Nowy Testament oferuje nam teksty z Księgi Proroka Izajasza z 43 rozdziału 20 wiersza. Dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. A Ewangelista Jan w 4 rozdziale 14 wierszu tak pisze. Jezus powiedział do kobiety, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu. Drodzy, czas lata, czas wakacji to czas, kiedy częściej sięgamy po butelkę z wodą. To czas, kiedy nasz organizm potrzebuje tej wody, aby normalnie funkcjonować. Przede wszystkim wiemy dobrze, że woda jest podstawą naszego życia, że bez wody nie potrafimy przeżyć więcej niż 3 dni. Dlatego woda jest tak bardzo ważna dla naszego egzystowania tu i teraz. Ale, drodzy, dzisiejsze teksty kierują nasz wzrok na tą wodę, która jest wodą najbardziej dla człowieka efektywną. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, co nas otacza, te wszystkie wody, które otaczają nasz cały świat, sprawiają tylko, że możemy przeżyć daną chwilę, że możemy pokrzepić się zimną, źródlaną wodą, kiedy idziemy w góry. Kiedy jesteśmy nad morzem, woda okala nasze ciało i je przyjemnie chłodzi. Ale to tylko jest efekt doraźny. My, jako chrześcijanie, chcemy cieszyć się taką wodą, która daje nam efekt długofalowy. I dzisiaj o takiej wodzie pisze Ewangelista Jan. Kiedy Jezus spotyka przy studni kobietę, pyta się jej, żeby dała mu pić, żeby sprawiła, żeby jego ciało mogło się tą wodą pokrzepić. Ale On oferuje lepszą wodę. On daje wodę życia. I tą wodą każdy z nas, drodzy, chce się nasycić. Wodą, która będzie każdego dnia dawała nam poczucie tego, że On jest z nami, że On nas prowadzi i strzeże. Drodzy, ta woda Chrystusa ma jeszcze jedno dla nas istotne znaczenie. Napojeni taką wodą możemy być źródłem dla drugiego człowieka. Bo możemy dawać tą wodę, wodę życia każdemu napotkanemu człowiekowi. Często widzimy, że na szlakach, na pustyni, w tych miejscach, gdzie czasami trudno o wodę, ludzie potrafią dzielić się wodą z butelki. Potrafią zaspokajać pragnienie drugiego człowieka. Ale jest to tylko chwilowy efekt. My liczymy na to, abyśmy każdego dnia mogli cieszyć się i napić się wody, która nasze pragnienie ma zaspokoić i żebyśmy nie musieli pragnąć na zawsze. Taką wodą jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus i Jego Słowo, które chce dzisiejszego dnia napoić nasz organizm, które chce dać nam świadomość tego, że ta woda, którą będziemy pili, którą będziemy się dzielili, nigdy nie ustaje. Zawsze będzie płynąć. Drodzy, wiele błogosławieństwa Bożego życzę Wam na ten dzisiejszy dzień, abyśmy mogli tą najwspanialszą wodą napoić nasze serca, napoić nasze organizmy, abyśmy już nigdy nie musieli czuć pragnienia. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem. Amen.